Świat na głowie, Renata Głowacka. Witam Państwa. Ze mną dzisiaj Romana Aniel. Witam. Witam Cię. Wiesz co, siedziałam sobie na swoim miejscu, czekając na Ciebie i zaczęłam spisywać, co Ty robisz. Jesteś tancerką, choreografem, z zawodu dyrektorem, bo jesteś i dyrektorem głównym, i dyrektorem artystycznym. Tak. Jesteś pedagogiem tańca. No teraz jesteś też producentem filmowym. Tak, no i jeszcze jestem historykiem sztuki. A, no widzisz, to o tak, tym to moje studia główne, historia sztuki i moja pasja, moja miłość. Ale wiesz, tak się zastanawiałam, ty tańczysz, zaryzykuję, całe życie. Tak, całe życie, od dziecka, od 4 roku życia, więc bardzo wcześnie Ale zaczęłam. Co, tupnęłaś w domu nogą i powiedziałaś, chcę tańczyć? Bo podobały ci się paczki, bo podobały ci się takie małe baletnice, puenty? Nie, miałam to szczęście, że wychowywałam się w takim domu artystycznym, gdzie i rodzice grali na fortepianie, i mój chrzestny ojciec był muzykiem. I po prostu ja tańczyłam do tych wszystkich różnych występów domowych i jak gdyby naturalnie byłam przesiąknięta muzyką, ruchem. I myślę, że miałam dar improwizacji. To chyba było takie pierwsze, najważniejsze dla mnie, że potrafiłam, słysząc muzykę, wyjść i po prostu do niej tańczyć. I rodzice w momencie, kiedy zauważyli, że ja właśnie w taki sposób się wyrażam, zapisali mnie do szkoły rytmiki, takiej dla małych dzieci. No i tak się zaczęło. Ja byłam podobno, bo też nie do końca pamiętam oczywiście ten okres, ale podobno bardzo przejęta, bardzo zdyscyplinowana i kochałam te lekcje, uwielbiałam te lekcje. No a potem była szkoła baletowa, no i tak już zostało. Znasz tą szkołę, wiesz, jak to wszystko wyglądało, wiesz, jak wygląda łączenie tańczenia z normalną szkołą, z normalnymi zajęciami i wiesz, jak to jest, jak ktoś ma pasję. No właśnie, ale skończyłaś szkołę, wyjechałaś do Francji, zaczęłaś studiować historię sztuki. Dlaczego historię sztuki? To znaczy, ja już studiowałam historię sztuki w Krakowie, bo ja zaczęłam moje studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, także byłam na 3 roku. No i jednocześnie tańczyłam, skończyłam szkołę, ale dalej jak gdyby chciałam cały czas kontynuować właśnie tą moją pasję. No w Krakowie nie było takich możliwości tańczenia wtedy, w tamtych czasach. Akurat ja zawsze preferowałam taniec charakterystyczny. W ogóle bardzo kocham teatr w tańcu i jakby takie tańce, które właśnie mają więcej wyrazu, więc nie do końca to jest taniec klasyczny dla mnie, to nie jest ten repertuar. Jak gdyby nie byłam w stanie znaleźć czegoś takiego, gdzie mogłabym się w ten sposób zrealizować, więc ta Francja no, była dla mnie takim rzeczywiście oddechem, taką możliwością no, przede wszystkim poznania jeszcze następnych różnych innych i technik, i stylów tańca, ale też no, takim miejscem, szczególnie Paryż, który wtedy był stolicą tańca światowego i tam było bardzo dużo różnych zespołów, różnych możliwości, jeżeli chodzi o taniec. No i była historia sztuki na Sorbonie, gdzie zostałam przyjęta i no, gdzie mogłam kontynuować moje studia i to było rzeczywiście no, dla mnie, wydaje mi się, tak niezwykle ubogacające i, no, i stworzyło, bym powiedziała, takie podstawy tego, co dzisiaj realizuję. Jak po powrocie do Polski zobaczyłam Cię, pamiętam, to była scena Nowochódzkiego Centrum Kultury, zobaczyłam Cię w tańcu indyjskim, to ja nie mogłam uwierzyć, że Ty jesteś Polką. Że ktoś może tak tańczyć, tak odmienny kulturowo taniec z taką prawdą, z taką wiarą w ten ruch. Bo rozumiem, że ta przygoda z tańcem też zaczęła się we Francji. Tak, absolutnie zaczęła się we Francji i to właśnie zaczęła się od studiów, ponieważ ja zafascynowałam się sztuką Indii. Była taka możliwość, żeby tam na Sorbonie studiować właśnie ten kierunek. No wiadomo, Francja
miała dużo kontaktów z Indiami, więc te studia sztuki indyjskiej czy sztuki Azji Południowo-Wschodniej są niezwykle rozwinięte. I moja pani profesor, zresztą promotorka, później mi powiedziała, no jesteś przecież tancerką, no to dlaczego nie spróbujesz tańca indyjskiego? No i wtedy ja poszłam pierwszy raz na spektakl, bo nie widziałam wcześniej takiego klasycznego tańca indyjskiego i kiedy ja to zobaczyłam, to ja powiedziałam, ja też tak chcę. To jest właśnie to, to jest ta możliwość jakby wyrażania się ruchem, gestem w sposób no, tak niezwykle precyzyjny w połączeniu z poezją, no i przede wszystkim taniec solowy, a więc no, takie wyzwanie, godzina na scenie solo i, no, i też jak gdyby teatr. Dziś jesteś ambasadorem polskim i europejskim w Indiach. Masz tam przyjaciół, wyjeżdżasz ze swoim zespołem Krakowia Danca, który tam się bardzo podoba. Tak, no dzięki temu, że spędziłam rok w Indiach, bo potem no, ja jestem osobą, która bardzo się angażuje i uważam, że jeżeli się czymś zajmuję, no to zawsze chciałabym to zrobić w taki... Perfekcyjnie. Tak, perfekcyjnie, profesjonalnie i dlatego nie wyobrażałam sobie, jak można tańczyć taniec indyjski bez pobytu w Indiach, bez poznania tej kultury. No, udało mi się wyjechać na taki roczny pobyt, na pracę z moją mistrzynią, Saroją Kokar, w Madrasie. I, no, i wtedy ona stworzyła cały taki repertuar dla mnie, recital. Stworzyła specjalne choreografie. No, oczywiście mam mnóstwo opowieści z Indii, różnych bardzo ciekawych. Ale to sprawiło też, że ja no naprawdę poznałam tą kulturę, bo uważam, że w ogóle przez taniec można poznać bardzo blisko właśnie mentalność danej narodowości czy kultury. I taniec pozwolił mi na to, że tak jak powiedziałaś, ja no, spotkałam grono przyjaciół, z którymi do dzisiaj jakby jestem w kontakcie i to pomogło mi też teraz w sytuacji, kiedy ja nauczam Hindusów tańców na przykład polskich czy barokowych, bo ja wiem, jak oni to przyjmują. Ja też wiem, jaki sposób jest trafiania do nich, jakich użyć środków, żeby oni czy to zrozumieli, czy potrafili to właśnie wykonać, wyrazić. No i to jest olbrzymia satysfakcja. Poza tym Hindusi mają do mnie zaufanie, bo wiedzą, że ja szanuję, że ja cenię ich kulturę, no, ich sztukę. Tak jak oni. No, tańczę jak oni. Jesteś zasłużona dla kultury polskiej, masz medal Komisji Edukacji Narodowej, masz Gloria Artis, ale
teraz chylę czoła, dostałaś najwyższe odznaczenie od rządu francuskiego, czyli order Legii Honorowej. Za co? Tak. Jak to sobie trzeba zasłużyć na to? To znaczy, myślę, że tutaj zostało dostrzeżone przede wszystkim to moje działanie na polu tańca barokowego, który, jak wiemy, jest też dziedzictwem francuskim. I też wszystkie organizowane przeze mnie wydarzenia, no, gdzie Francja ma swoje poczesne miejsce, no. Ja też mam obywatelstwo francuskie, więc jakby ta kultura francuska jest też moją kulturą i ja staram się cały czas też do niej sięgać. No i ona była obecna też w naszej polskiej kulturze, więc myślę, że to zostało dostrzeżone, że poprzez taniec udaje mi się też mówić o Francji i o muzyce, o historii, o jakby też obyczajowości i to dla Francuzów jest bardzo ważne. W ogóle taniec dla Francuzów jest wyjątkowo ważny. O wiele bardziej ważny niż w Polsce i tam rzeczywiście jako tancerz no, czuję się bardzo docenionym i tancerz ma inną pozycję. Powiedz mi, skąd zainteresowanie tańcami historycznymi? To właściwie był przypadek. Bo ja wcześniej, tak jak wspominałam, głównie zajmowałam się tańcem charakterystycznym, później właśnie tańcem indyjskim. I w którymś momencie koleżanka moja, tancerka, powiedziała mi, wiesz, Romana, jest audycja do zespołu tańca historycznego, tańca dawnego, ale jest to audycja na wyjazd na Karaiby, na turnę na Karaiby. No więc jak ja usłyszałam turnę na Karaiby, to już nie tak powiem, jaki taniec to było gdzieś tam w drugim rzędzie. I bardzo szybko no, pobiegłam na tą audycję. Kiedy tam się pojawiłam, się okazało, że jest cały tłum tancerek, więc stwierdziłam, że ja chyba to nie, no bo rzeczywiście to był bardzo wysoki poziom, no a wiadomo, że w Paryżu też bardzo dużo świetnych tancerzy jest i było w tamtych czasach, ale okazało się, że to ja zostałam wybrana właśnie przez głównie ten mój wyraz, mój sposób jakby też wyrażania się w ruchu. I pojechałam na Karaiby. No i musiałam poznać repertuar tego zespołu. To był taki zespół, który nazywał się Ballet Légendaire d'Île-de-France, który w swoim repertuarze miał właśnie tańce barokowe z XVIII wieku, ale też tańce różne dawne francuskie i dzięki temu poznałam właśnie te formy tańców. No i to był taki pierwszy krok. Potem się okazało, że są inne takie zespoły, a ja nagle odkryłam taniec dawny i stwierdziłam, no jak to, że przecież ja studiuję historię sztuki, a to jest tak naprawdę wkroczenie w tamten czas, tak? W tamte epoki, w średniowiecze, XV wiek, XVI wiek, XVII, XVIII. To jest cała nasza historia kultury i ja to muszę poznać, a potem się okazało, że to jest bardzo trudne, że to jest technika, że to jest wyzwanie i no, muszę powiedzieć, że był taki moment, że musiałam też trochę wybierać pomiędzy różnymi technikami tańca i wybrałam ten taniec dawny, szczególnie barok. I potem postanowiłaś założyć swój zespół. To był mój pomysł, ale z tym założeniem zespołu to też trochę był przypadek, bo ja kiedy wróciłam do Polski, no to przede wszystkim miałam okazję współpracować z różnymi osobowościami ze świata muzyki dawnej. Wtedy była w Krakowie pani profesor Elżbieta Stefańska, która gra na klawesynie i to dzięki niej znalazłam się na Akademii Muzycznej.
gdzie jak gdyby no właśnie zaczęłam te moje zajęcia i była też opera, warszawska opera kameralna, która realizowała taki repertuar spektakli właśnie z różnych epok. I tam pan dyrektor zaproponował mi stworzenie opery baletu Alcesta Liliego z XVII wieku, którą prowadził no, słynny wtedy dyrygent Jean-Claude Malgoire, specjalista od muzyki dawnej. I Jean-Claude Malgoire powiedział dyrektorowi, nie ma opery francuskiej bez baletu i absolutnie musi ktoś ten balet przygotować. I wtedy ja zostałam wezwana do Warszawy. I poproszono mnie o przygotowanie zespołu tanecznego, zespołu mimów, który tam był. No więc pracowałam 4 miesiące, żeby wprowadzić ich w tajniki tańca barokowego. No i tak to się zaczęło. I Jean-Claude powiedział do mnie, mówi, Romana, musisz założyć własny zespół, zobaczysz, ja wtedy was będę angażował we Francji, bo ja mam bardzo dużo różnych wydarzeń, do których potrzebuję zespołu tanecznego i to powinno być twoim zadaniem. A ja wtedy mówię, no ale ja przecież nie mam wcale ochoty ani zamiaru założyć zespołu. No i tak to mi po głowie chodziło. A przychodzili do mnie ludzie, tancerze i mówili, no już trochę potańczyliśmy Romana, to może będziemy jednak tańczyć te dawne tańce, ten barok. No i w końcu na mnie to wymusili, więc ja z niczego zabrałam się do stworzenia takiego zespołu. Sala baletowa w moim mieszkaniu, fundacja. Bo zaczęło się od Ardente Sole. Tak, zaczęło się od Ardente Sole. A dzisiaj mamy balet jedyny w Polsce. Tak, jedyny profesjonalny. Nalny, tak. No i jak wspomniałam, od razu zrozumiałam, jak gdyby od razu miałam wizję tego, żeby to był balet zawodowy. Bo oczywiście były zespoły amatorskie, czy są dzisiaj na całym świecie, które troszeczkę są takie jak zespoły rekonstrukcyjne. I jakby to myślenie o tańcu dawnym no było takie właśnie na poziomie takich zespołów amatorskich, takich no trochę się mówi plons dzisiaj. No bo rozumiem, że Cracovia Danza przez to, że mówisz, że jest zespołem profesjonalnym, spotyka się codziennie na próbach. Tak, teraz już jesteśmy zespołem zawodowym, jesteśmy Miejską Instytucją Kultury, także tancerze są zatrudnieni na etatach, jakby w naszym balecie i codziennie pracują właśnie na sali baletowej, mają lekcje klasyki codziennie, mają lekcje tańca barokowego, są próby, no jak gdyby tylko i wyłącznie współpracują z baletem. Ja to jeszcze dodam tylko, że ostatnio założyłaś Cracovia Danza Film Studio. Tak. Dzięki temu ja nie muszę się martwić o prawa autorskie i nasza rozmowa może zostać zilustrowana filmikami właśnie z tego studia. Ale wiesz co, tak sobie myślę, że się rzuciłaś na głęboką wodę, bo gdybyś chciała założyć na przykład zespół tańca współczesnego, nowoczesnego, to wystarczy podkoszulek, wystarczy jakiś obcisły dół. I tak, można wymyślać choreografię, a tak. Z założeniem takiego zespołu to łączą się drogie stroje, odpowiednie instrumenty. Tak, to było bardzo pionierskie. Jak to dźwignęłaś? Ale tutaj, wiesz, w sukurs przyszła mi i historia sztuki, i moje doświadczenie z Francji. Bo ja, no, tańcząc przez te kilkanaście lat tam, miałam okazję rzeczywiście występować z zespołem, który akurat nazywał się Le Bal Pareil. Myśmy byli taką miejską instytucją miasta Saumur nad Loarą, jednego z tych miast, w których jest przepiękny zamek. I z tym zespołem rzeczywiście jeździliśmy po wszystkich najpiękniejszych miejscach w Francji. Występowaliśmy we wszystkich zabytkach. I były tak straszne zawsze tłumy turystów i to wywoływało zawsze tak wielki zachwyt i entuzjazm, że ja przyjeżdżając do Polski, a znając dobrze Wawel, moja mamusia pracowała jako konserwator na Wawelu, więc ja tam biegałam na stołówkę od dziecka, więc ja byłam tym przesiąknięta. I stwierdziłam, że no jak to? Mamy takie zabytki w Polsce. Ja już nie mówię, że Wawel, ale jest i Łańcut, i Krasiczyn, i Baranów Sandomierski, no i Wilanów, no i można by wymieniać. Jak to? I nie mamy takiego zespołu, który by w tych wnętrzach nawiązywał do tradycji tych różnych miejsc, różnych stylów. No przecież mamy w Polsce tą tradycję. Ja sobie wyobraziłam, że to będzie tak, że turyści będą zwiedzać Wawel, po czym wyjdą i pójdą na spektakl Maskarada Królowej Bony i to będzie dla nich przeniesienie się
w tamte czasy i jakby zaprezentowanie tej historii, o której usłyszeli, czy te postacie, które zobaczyli, nagle to wszystko jakby będzie takie żywe, takie prawdziwe i możliwość dotknięcia troszeczkę tej historii w taki sposób, czy przeżycia tego w taki sposób, no wydawało mi się, że to jest bardzo naturalne i bardzo potrzebne. Ale ci się to wpisuje. Udało? Ci się to udało, bo to przedstawienie sceny z życia Wita Stwosza na rynku jest genialne. No tak, no bo... Jeśli ktoś zna ołtarz, zna obrazki z tych kwater, to odtworzyliście je precyzyjnie bardzo. Tak, bardzo precyzyjnie i dlatego ja myślę, że no nie było takiego zespołu w Polsce. Oczywiście, że mogłam zrobić i zespół innych tańców, bo tak jak mówiłaś, są takie możliwości, na pewno byłoby to łatwiejsze, ale ja chciałam, żeby to było coś unikatowego. No takie było. Były początki tego tańca? Jak walczyłaś o wszystko? No tak, początki były bardzo trudne, dlatego że oprócz mnie chyba nikt sobie tego nie wyobrażał i jak gdyby nie myślał, że jest taka potrzeba. A ja byłam przekonana... Jeszcze, przepraszam, ludzie nie znali tych tańców. Nie znali tych tańców, absolutnie, i masz nie rację. Nie widzieli potrzeby? Nie znali. Ja je znałam, więc jakby dla mnie to było coś, co jakby było ewidentne. I rzeczywiście, tak jak powiedziałaś, przekonanie kogoś do tego, że taniec dawny może być interesujący, że może tak samo przemawiać jak taniec klasyczny czy współczesny, czy może mieć też jakieś wyzwania techniczne, tak? Czy może być widowiskowy. No to była bardzo trudna droga i to jakby było na wielu różnych płaszczyznach, w wielu różnych obszarach, bo i edukacyjnym i trzeba było właśnie przekonywać nie tylko tancerzy, a z tym też był problem, bo każdy tancerz chciałby być wielką gwiazdą baletu klasycznego, a taniec historyczny, jak to był nazywany, no to właśnie tak dla takich troszkę babci czy już później. Na waszej stronie można zobaczyć teraz słownik tańca dawnego. Słownik tańca dawnego. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, ponieważ wydaje nam się, że te wszystkie tańce są bardzo do siebie podobne. Że one się zupełnie niczym nie różnią. I te materiały, one pokazują, jakie one są bogate i na co należy zwracać uwagę. Tak, masz rację, bo myślę, że tutaj nagle ja się znalazłam w sytuacji, że trzeba było nadrobić też całą wiedzę i świadomość o historii tańca w Polsce. Bo myśmy sobie tylko i wyłącznie jakby nawiązywali albo do tańców ludowych, tych, które mamy realizowane przez różne zespoły, albo do tańca klasycznego. Natomiast to, co było wcześniej, to nikt nie wiedział, co było. Ta moja praca też odbywa się na tym polu badawczym, że ja musiałam przekopywać różne dokumenty, różne źródła, żeby też udowodnić, jak ta historia tańca w Polsce wyglądała. No i ona się zaczęła właśnie w Krakowie, więc mamy to szczęście. Ale potem były też i pierwsze szkoły baletowe w całej Polsce w XVIII wieku i było mnóstwo też spektakli baletowych, które w Polsce były realizowane, ale te wszystkie wiadomości były nieznane. I dlatego to, co mówisz, taka praca u podstaw, uświadamiania,
no to jest bardzo długa droga, więc zanim jak gdyby zostało to zaakceptowane i zanim jak gdyby też postrzegano to w inny sposób, no to było bardzo trudno. Bardzo trudno przekonać, że tańce dawne są interesujące, że jakieś spektakle można zaproponować. Taką drogą też niełatwą szedł Festiwal Tańców Dworskich. Tak. On się rozpoczął w 2000 roku, kiedy byliśmy stolicą europejską. No dziś to już jest szał. Tak, dziś jest szał, aczkolwiek muszę powiedzieć, że wtedy w 2000 roku to no, ten projekt został bardzo wysoko oceniony i rzeczywiście warunki były świetne do jego realizacji, tej pierwszej edycji, bo to było na Wawelu, mogliśmy też zrobić taką wielką paradę z Wawelu na rynek, pokaz mody dworskiej na rynku i rzeczywiście, tak jak mówisz, było bardzo dużo ludzi i wszyscy jakby nagle odkryli te tańce dworskie. To był też dla nas taki punkt zwrotny. No i potem nagle się okazało, że jest potrzeba jakichś wydarzeń kostiumowych, że jest potrzeba wydarzeń, które ożywiają coś, co wydawało nam się, że jest tylko zabytkiem i tylko dziełem sztuki. Każdy festiwal ma inną tematykę, inny tytuł. Tam jest komedia, zaglądnęłaś też do Wenecji, była ludowość w tych tańcach. Nie boisz się, że braknie ci pomysłu? Nie, pomysłów nie braknie, dlatego że powiedzmy sobie, że tańce dworskie to po pierwsze wiele wieków tańca, więc są różne style, są różne formy, ale też nie zapominajmy o tym, że tańce dworskie istnieją do dziś i one są na całym świecie, bo to nie tylko jest zamknięte jakby w naszej kulturze zachodniej, ale właśnie te tańce, które na przykład odbywają się dzisiaj w Kambodży, gdzie król jest tancerzem, to jest właśnie jak gdyby pochodna tych tańców dworskich i sens tego, że jest balet dworski, czyli dwór ma swój balet, i w tym zespole występują osoby z dworu. To jest jakby też to założenie i ta tradycja tych tańców dworskich istnieje do dzisiaj. Także możemy czerpać z różnych miejsc, z różnych okresów historii i też właśnie tak jak powiedziałaś, z różnych tematów, bo ten balet, ten taniec był związany z różnymi tematami, z poezją, z teatrem, właśnie z różnymi kulturami, z komedią dell'arte, czy też chociażby z różnymi tematami, które też były modne w różnych czasach, więc naprawdę jest dużo. Bo wy też pokazujecie taki szlachetny, współczesny taniec. Widziałam Krakowie Dance w Krynicy na festiwalu Jana Kiepury. W przedstawieniu tak. Brunetki, blondynki. Tak, ja sobie założyłam, że jak gdyby pokazujemy też tą naszą tradycję tańca w Polsce i taką tradycję, no, która dzisiaj nie jest przez inne zespoły realizowana, my do niej nawiązujemy i to dziedzictwo jest bardzo bogate. A z drugiej strony, w momencie, kiedy w zespole mam bardzo dobrych zawodowych tancerzy, no to takie wyzwania również są dla nich niezwykle cenne i ja myślę, że to też pokazuje takie inne oblicze naszego zespołu, że to nie jest tylko i wyłącznie związane z czymś dawnym, historycznym, ale że to są tancerze, którzy są tu i teraz wykształceni współcześnie i którzy są gotowi zaprezentować się w różnym repertuarze. Thank you.
życie zawodowe tancerza no jest niestety krótkie. Czy ciebie nie ciągnie jeszcze teraz troszkę, żeby wystąpić ze swoim zespołem? No bardzo mnie ciągnie, bo ja myślę, że no to trochę tak jest, prawda? Czym bardziej się dojrzewa i czym się więcej rzeczy przeżyje, no, tym ma się więcej do powiedzenia. Ja bardzo żałuję, że jak gdyby taniec no ma te swoje ograniczenia wiekowe, fizyczne i że jak gdyby no nie jest tak jak teatr, tak? Czy tak jak literatura, czy inne sztuki, gdzie no w którymś momencie życia rzeczywiście można się wypowiedzieć. No, takie możliwości dają inne style tańca, tak jak taniec właśnie hinduski, czy taniec flamenco, gdzie przecież tancerki czy tancerze są no właśnie w tym innym wieku, bym powiedziała. Ale tańczenie zespołowe jest trudne, bo trzeba rzeczywiście być bardzo zgranym, trzeba być obecnym na próbach, a jak wiesz, no ja jeszcze mam inne zadania. I to dużo. I to dużo. Piszesz artykuły, warsztaty robisz. Tak się zastanawiam, czy ty śpisz. Mało śpię. Coraz mniej. Ale zadebiutowałaś jako aktorka. No, zagrałaś Marcelinę. Mówisz o filmie. Tak. O Chopinie. Tak, no właśnie, to było dla mnie taka rola akurat, która wydawała mi się, że ja tutaj będę potrafiła się wypowiedzieć gestem, ruchem, bez jakiegoś wchodzenia właśnie w takie wspólne tańce i że no to jest też taka rola, która też wymagała dojrzałości. Myślicie już teraz o jakimś przedstawieniu? Zaczynacie koncerty? Takie tak. Już powiem brzydko popandemiczne? Tak, mamy rzeczywiście bardzo dużo wyzwań. No przede wszystkim będziemy obecni na Nocy Tańca, gdzie chcemy zaprezentować nasz program polonezowy, ale też jesteśmy teraz w trakcie realizacji projektu związanego z kobietami Krakowa. I też nawiązujemy do tych różnych naszych spektakli, które mamy w repertuarze. Wystąpisz. Tak, kogo też zagrasz? Wystąpię. Królową Bonę i właśnie Marcelinę Czartoryską. A kto tam jeszcze będzie? No będzie, jeżeli chodzi o kobiety. Dużo kobiet, dużo kobiet. Będzie Wanda, będzie królowa Jadwiga, ale będą też takie bardziej współczesne i Boznańska, i Modrzejewska, i siostry Kosakówny, więc no taka. Kiedy? To jest 12 czerwiec. Salon w podkrakowskiej willi na Woli Justowskiej tętni życiem artystycznym i towarzyskim. A wszystko to za sprawą Marceliny Czartoryskiej, wielkiej pianistki, polskiej uczennicy Fryderyka Chopina, kobiety i artystki o niezwykłej osobowości. Księżna Marcelina Czartoryska urodziła się w 1817 roku w miejscowości Podłużne na Polesiu. Miała od dziecka niezwykłe zamiłowanie do muzyki. Swoje wykształcenie jako pianistka doskonaliła u Karla Czernego w Wiedniu, by wreszcie w Paryżu zostać uczennicą samego Chopina. Mistrz obdarzył ją swoją przyjaźnią. Ona w zamian opiekowała się nim i wspierała aż do śmierci. Jako spadkobierczyni jego stylu gry na fortepianie zdobyła sławę europejską. Kiedy Marcelina Czartoryska wraz z mężem przyjechała do Krakowa w 1869 roku, muzyka Fryderyka Chopina dzięki niej na stałe zagościła pod Wawelem. Tworząc w Krakowie salony muzyczne, ten w willi Decjusza i ten przy ulicy Sławkowskiej, wykreowała tym samym niezwykle ważne ośrodki muzyki, które promieniowały na Kraków i na całą Polskę. Odpowiadasz za nasz sukces wszystkich, za wpisanie Poloneza
na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Może tak. To nastąpić pod koniec 2022 roku? Nie, tak szybko to nie nastąpi. Nie. Teraz troszeczkę sytuacja się zmieniła ze względów pandemicznych. Ten jakby nasz wniosek został na razie przesunięty. Ale to dobrze, bo dzięki temu my też mamy możliwość, żeby zrealizować te nasze wydarzenia, no bo w sytuacji pandemii trochę rzeczywiście z polonezem jest trudno. Ja myślę, że ta nasza noc tańca to będzie taki pierwszy w ogóle znak. Cieszę się bardzo, że Kraków właśnie zaczyna tą drogę. Bo to jest projekt ogólnopolski. Tak, to jest projekt ogólnopolski, dlatego że jak gdyby wpis na listę reprezentatywną, bo pamiętajmy, że to jest właśnie lista reprezentatywna niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO, jest wpisem, który obejmuje wszystkich Polaków. Ponieważ poloneza tańczą do dzisiaj wszyscy Polacy, każdy chyba w życiu kiedyś miał okazję albo będzie miał okazję zatańczyć poloneza. I w związku z tym trudnością tego wpisu jest właśnie jak gdyby przedstawienie obecności tego elementu, który nazywa się polonez, w naszej praktyce, w naszej obyczajowości dzisiejszej. I jak gdyby musimy zebrać dokumentację z różnych miejsc, to jest dość trudne, więc dlatego ten wniosek, który przygotowujemy już do Komisji Międzynarodowej, no jest dość taki wymagający, bo ta ścieżka polska została bardzo pozytywnie już zaakceptowana, bo zebraliśmy już 6 tysięcy podpisów, to był pierwszy etap. Tak, to był pierwszy etap i ten etap pozwolił na to, że minister podpisał nominację poloneza, więc my już to mamy jakby tutaj zaliczone i dzięki temu możemy teraz już starać się o ten wpis międzynarodowy. Więc trwają jeszcze teraz takie konsultacje społeczne, bo jak gdyby no musimy mieć potwierdzenie, że wszyscy zgadzają się na to, przedstawiciele różnych środowisk, na to, żeby umieścić go na tej liście międzynarodowej i też no musimy przede wszystkim wypracować taką strategię ochrony, promocji, jak gdyby też różnych wydarzeń, które będą towarzyszyć i wpisowi, i jakby też, które mają za zadanie utrzymanie poloneza, bo o to chodzi, żeby on trwał. Polega magia poloneza. Dlaczego polonez, a nie mazur, którego uwielbiam? Ja też uwielbiam mazura i mam nadzieję, że mazur będzie następny, kolejny. Taki był plan. Myślę, że polonez, po pierwsze tak, nazwa, która jednak kojarzy się z Polską i sprawia, że ten taniec no, trafił do wszystkich. Bo to, że on do nas trafia, to jakby nam się wydaje naturalne, bo my się wszyscy w polonezie odnajdujemy. Ja to obserwuję nawet wśród młodych, którzy na przykład na tych słynnych balach studniówkowych, gdzie tańczą poloneza na początku, no to mają takie
jakieś obiekcje i to jest no, takie nie do końca też przez nich może czasami akceptowane, ale w momencie, kiedy ubiorą się w te eleganckie stroje, kiedy panowie są w garniturach, kiedy dziewczyny są w pięknych wieczorowych sukniach i nagle stają do tego poloneza, to się okazuje, że to są zupełnie inni ludzie i że oni bardzo to przeżywają, właściwie czasami najbardziej przeżywają tego poloneza i najlepiej pamiętają te swoje studniówki dzięki polonezowi, bo to jest taki moment właśnie taki bardzo uroczysty, ale taki, w którym my wszyscy Polacy mamy takie poczucie, że coś niesiemy, coś, co było, trwało przez pokolenia, że to jest taki moment, że my jesteśmy zawieszeni, właśnie tak jak powiedziałaś, w takiej magii tego poloneza. Jest w tym oczywiście pewna hierarchia, no są te figury, które powtarzamy, ale ja myślę, że taniec to daje taką harmonię i daje taką też wewnętrzną satysfakcję, że my się wypowiadamy nie tylko w naszym imieniu, ale właśnie w imieniu tych wszystkich ludzi, którzy kiedyś to tańczyli, że jakby powtarzając, że to jest takie rytualne, tak? Że powtarzając te same kroki, te same figury, te same układy, my wchodzimy jakby w jakiś ciąg. Będę polemizować, bo uważam, że musimy trochę poćwiczyć tego poloneza, bo jak oglądasz tak. sprawozdania no. z tych studniówek, tak. to bardzo pięknie tak. wygląda, ale jak popatrzysz na główki, to każda ugina się w innym rytmie. Tak, ale to jest właśnie nasze zadanie. Tak. I ja myślę, że ten wpis pomoże nam w tym, że jak gdyby uzyskamy jeszcze nową jakość poloneza, że polonez stanie się na tyle ważny i istotny, uznany przez wszystkie środowiska, a wiemy właśnie, że za granicą ma świetny PR i to sprawi, że wszyscy będą chcieli tańczyć poloneza, uczyć się go i wykonywać go no, w coraz lepszy sposób, że być może ta edukacja będzie bardziej świadoma i że też no, ta motywacja tańczenia poloneza sprawi, że on będzie na innym poziomie. Ja bardzo wierzę w to, że te wszystkie działania przy okazji wpisu no, sprawią, że nastąpi taka odnowa, odświeżenie tego tańca i moda znowu na poloneza. To ja ci się pochwalę w takim razie, bo my próbowaliśmy wymyślić właśnie w jak najbardziej interesujący sposób pokazać poloneza i na przykład specjalnie będzie w kilku skomponowanych utworach specjalnie na tę okazję dwóch muzyków zagra poloneza na marimbach. Marimba to są takie ogromne cymbały. Będzie przedstawienie kukiełkowe dla dzieci poświęcone polonezowi. No to... Ale myślę, że clue to jest właśnie nauka wspólna tego tańca. Będzie nas uczył zespół pieśni i tańca Kraków. Tak, wiem i bardzo się cieszę. I to też jest niezwykle istotne, żeby uaktywniać różne społeczności. Bo mówienie na nowo o polonezie i tak jak powiedziałaś, tutaj te wasze pomysły niezwykle oryginalne no pokażą, że polonez nie jest tylko czymś takim, co my kojarzymy właśnie z obowiązkowym tańcem na studniówce i czymś z dawnych. Z jednym ukłonem. I czymś takim historycznym, zapruszonym z dawnych epok, tylko pokaże, że też no my możemy dzisiaj się tym polonezem wypowiadać w różny sposób, w różnych środowiskach. I myślę, że dla nas, co jest niezwykle istotne, my powinniśmy w Krakowie udowodnić, że polonez tutaj też ma swoje miejsce, bo często polonez się kojarzy z Warszawą, no z Chopinem, też z tą taką tradycją może bardziej XIX-wieczną, ale nie zapominajmy, że my po pierwsze mieliśmy wielką tradycję. U nas był dwór królewski, który pierwszy tańczył poloneza, no a potem w XIX wieku mieszczaństwo, ale i nasi prezydenci, którzy organizowali bale, tańczyli poloneza w pierwszych parach i ta tradycja po wojnie też była niezwykle bogata i ciekawa. I to, co mówisz, że te zespoły, każdy z nich ma w repertuarze poloneza. Pokażmy to, pochwalmy się, że Kraków też polonezem stoi. A czy my będziemy sprawdzani?
Nie będziemy sprawdzani, ale możemy ująć te wszystkie wydarzenia i te działania właśnie we wniosku i jak gdyby zaprezentować tą naszą taką, bym powiedziała, też oryginalność, kreatywność, jeżeli chodzi o poloneza. No i potem to będzie też przyciągało tych wszystkich zagranicznych gości, którzy będą chcieli to zobaczyć. To na pewno do wniosku musisz jeszcze wpisać koła polonezowe, które założyłaś w Krakowie? Tak, to jest taki mój pomysł w tej strategii promocji. Myślę, że koła polonezowe to taka odpowiedź na to, żeby integrować środowiska, które zajmują się polonezem i które powinny też aktywizować wszystkie swoje społeczności, aby organizować wydarzenia polonezowe. Bo my oczywiście nie możemy jeździć po całej Polsce i jak gdyby narzucać tego poloneza. Myślę, że wszyscy gdzieś mają w swojej tradycji różne wydarzenia miejskie i na takich wydarzeniach, nie wiem, na wystawach, na koncertach, na dniach miasta, na festiwalach powinien się znaleźć polonez. I to byłoby takim moim marzeniem, żeby właśnie w ten sposób się organizować. Taka praca u podstaw. I właśnie temu też może służyć profil na Facebooku, który założyliście pod hasłem Polonez Łączy, bo tam każdy, no nie tylko z Krakowa, ale z całej Polski, każdy może wrzucić i pochwalić się tym, jak zatańczył poloneza. Gdzie odbyła się impreza, na której grany był polonez? To jest takie forum, które jest otwarte dla wszystkich, tak jak powiedziałaś. Również i wiele osób z zagranicy do nas pisze, wysyła nam swoje polonezy. I myślę, że to jest takie poczucie społeczności polonezowej. I też dla różnych, może mniejszych jakichś czy miejscowości, czy społeczności, możliwość też i promocji, i pokazania, że ktoś zajmuje się tym polonezem, że jak gdyby to jest coś uznanego, coś ważnego, coś istotnego. No ten wpis myślę, że tu wiele zdziała. Skończmy jeszcze takim akcentem polsko-indyjskim. Ty zostałaś zaproszona do New Delhi, żeby w ojczyźnie tańca zatańczyć taniec indyjski. To było takie moje, bym powiedziała, ostatnie wielkie wydarzenie przed pandemią, bo w zeszłym roku w styczniu byłam zaproszona na festiwal tańca w New Delhi w Indiach i zaproszono mnie, abym zaprezentowała taniec indyjski w Katakendrze. To jest taka scena, szkoła klasycznego tańca indyjskiego, taka świątynia tańca indyjskiego, gdzie nie ma wstępu żaden inny taniec. No i tam miałam się zaprezentować z moim repertuarem. No muszę przyznać, że stres był nie tak. Z tej ziemi, na widowni wszyscy mistrzowie, sami fachowcy. No. I rzeczywiście bardzo to przeżywałam, ale okazało się, że to chyba jeden z takich moich największych sukcesów, bo Hindusi przede wszystkim bardzo pozytywnie przyjęli, ale wzruszyli się. Mój taniec ich poruszył i o tym mówili bardzo głośno i muszę powiedzieć, że to było dla mnie niezwykła satysfakcja, bo poruszyć Hindusów ich własnym tańcem, to chyba jest właśnie to. Gratuluję, ale ja zadam ci teraz drugą część mojego pytania. Czy myślisz, że możemy ich zaprosić do Krakowa i nauczyć poloneza? Tak, myślę absolutnie i oni będą chętni. Myśmy poloneza ich już uczyli w Indiach, więc ja mam nawet tam uczennice, które bardzo pięknie tańczą poloneza i bardzo się przejmują. W ogóle Hindusi nazywają poloneza polonis. I kiedyś pamiętam, jak właśnie tam układałam poloneza na zakończenie którejś edycji festiwalu tańca i przybiegła do mnie taka hinduska, i mówi: Romana, ten polonis jest taki piękny, to chyba najpiękniejszy taniec świata, tak mi powiedziała, bo to jest dla nich taki taniec nobliwy. Oni bardzo to przeżywają, że to jest właśnie taka prezentacja, to jest coś innego, że są te ukłony, że jakby jest te figury, których oni nie znają, bo jednak taki taniec solowy tam to jest coś innego, a tu muszą wspólnie razem to wszystko wykonywać, więc to jest wyzwanie dla nich, ale muszę przyznać, że polonez został przyjęty i nazywa się polonis. Jest wyzwanie też dla nas. Jest. Bo jeśli ich zaprosimy, to nie może się okazać wtedy, że tańczymy poloneza gorzej.
O nie, 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 no, 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 właśnie, nie. No właśnie, no właśnie, bo chodzi to o ten wpis. Teraz do wszystkich, tak, uczmy właśnie, się tego właśnie polonezem. Bardzo dobrze powiedziałaś, bo to jest zagrożenie tego wpisu, tak? My musimy też jakby w tym wniosku przedstawić zagrożenia, jakie są. A zagrożeniem jest to, że jakby no, ktoś inny może uprawiać poloneza za granicą i że nagle ktoś inny wystąpi z tym wpisem, z innym polonezem. Więc my bądźmy wierni naszemu polonezowi, starajmy się go tańczyć, tak jak powiedziałaś, jak najwięcej, żeby to było tak, że to Polska wpisuje poloneza. No nie może być inaczej. Nie może być inaczej. Dziękuję ci bardzo i będziemy donosić, co słychać na linii frontu. Tak. Czyli jak polonez powoli wspina się na listę UNESCO. Jak najbardziej i bardzo proszę o wszystkie dokumentacje też tych działań, bo to wszystko będzie niezwykle cenne. Załatwione. Dziękuję bardzo. Dziękuję.